Adam szuka felg większych niż oryginalne, ale utrzymanych w klasycznym stylu. To jest to, co mi się podoba bardzo. 5 ramion, klasyka. To jest 8? Tak, 8 cali, ETS minus 11. Dzięki temu felga ma bardzo szeroki rand, pomimo tego, że jest tylko 8 cali szeroka. Naprzód proponowałbym 7 cali szerokości, ET0. I też nie jest felga bardzo szeroka, bo tylko 7, ale też rand jest bardzo fajny. Zwłaszcza, że przy tym aucie, co ty masz, co mi wysłałeś pomiary, to piasty są z przodu troszkę inne, z tyłu inne. Zrobiliśmy specjalnie pierścienie centrujące do tych felg, także wszystko powinno ładnie pasować. No i tak, i takie pomieszane rozmiary mogą mieć sens. Wartość ET, czyli tak zwany offset, to jest różnica pomiędzy powierzchnią przylegania a środkiem felgi. To jest wyrażona w milimetrach. Tutaj mówiliśmy o tym, że to jest minus 11. Bardzo rzadko. Czyli bardzo rzadki, chociaż w terenowych samochodach, w terenówkach jest lepiej. Tak, w terenówkach tam są minus 20, jest... minus 30, nawet zdarzają się sytuacje. Ale to przesunięcie właśnie powoduje to, że felga wychodzi na zewnątrz. Czyli jak mamy dodatnie ET, to ona się chowa. Im więcej, tym wiadomo, bardziej się będzie chowała. Jak mamy powiedzmy plus 50, no ta felga siedzi już w nadkolu. Ale to wszystko zależy od warunków technicznych samochodu. Tak jak mamy wahacze, tak, sprężyny, jak całe zawieszenie. Słuchaj, tak naprawdę dla mnie idealnie by było, gdybym mógł sobie przymierzyć zarówno siódemki, jak i też ósemki. Mamy dwa komplety. Masz? Tak, dwa komplety mamy tych felg. Także możesz wziąć sobie zestaw 7 i 8, sprawdzisz. Jeśli byś chciał, nie ma problemu, możemy siódemki wymienić na ósemki i założyć 4 ósemki. Najważniejsze, że felgi są i to dostępne od ręki. Pora wracać do roboty. Po powrocie Adam od razu dopasował obręcze i dokupił opony. Posłuchał rad fachowca i wybrał na tył felgi i opony nieco szersze. Kompletne koła kosztowały finalnie 5,5 tysiąca złotych.